Teologii predestynacja to pogląd głoszący, że los człowieka, jego zbawienie bądź jego potępienie są z góry przesądzone. Postanowienie postanowione już w chwili jego urodzenia. Idąc tym tropem, możemy nawet cytować Słowo Boże i być przekonanym, że nic od nas nie zależy. Nic tutaj po naszych staraniach, a wszystko zależy od zmiłowania Bożego. Wszystko zależy, jakbyśmy powiedzieli, od przeznaczenia. Tego, co jest nam w górze pisane. No bo popatrzcie na taki tekst z Listu do Rzymian chociażby, z 15 rozdziału, od 15 do 19 wersetu. Ciekawy tekst. Nieczęsto go czytamy. Ale tam jest powiedziane tak. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię zbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię twoje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? Zwolennicy predestynacji najczęściej właśnie powołują się na ten fragment Bożego Słowa, powiadając jednocześnie tak. Nic nie zależy od człowieka. Wszystko zależy od Boga. Jak Bóg będzie chciał mnie zbawić, to mnie zbawi. Ja nie muszę tutaj w tym przypadku nic czynić. Jeśli jestem przeznaczony do życia wiecznego, to będę zbawiony. Jeśli przeznaczony jestem na wieczne potępienie, to choćbym się starał jak mogę, i tak będę potępiony. Chciałbym jednak, bracia i siostry, dzisiaj polemizować z takim ujęciem słowa przeznaczenie. Jest kilka powodów, dla których nie możemy zgodzić się z myślą, że Bóg przeznacza bądź to do zbawienia, bądź to do potępienia jakiegokolwiek człowieka. Uważam, że to jest myśl bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Bóg nie stworzył człowieka jako bezwolną maszynę, ale wprost przeciwnie, stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo, obdarzając go wolną wolą, zdolną do podejmowania decyzji. Inną sprawą oczywiście są konsekwencje podejmowanych decyzji i to one właśnie determinują to, co mylnie my nazywamy naszym przeznaczeniem. Widzimy to już w raju, u pierwszego stworzonego człowieka. Bóg dał im pełnię władzy i wolną wolę wyboru, uprzedzając jedynie, i to lojalnie uprzedzając, o konsekwencjach podjętej decyzji. To nie kto inny, tym bardziej nie Bóg, ale sam Adam zdecydował, że wybrał nieposłuszeństwo Bożemu Słowu, słuchając podszeptu szatana. Dalsze losy to tylko jest konsekwencja tego wyboru, jakiego sam dokonał, i nikt chyba z ludzi dzisiaj nie może powiedzieć, że takie życie, jakie później prowadził Adam, takie życie przeznaczył mu Bóg. Pomimo upadku człowieka, a co za tym idzie, zdeformowania umysłu człowieka, Bóg w dalszym ciągu pozostawia człowiekowi prawo wyboru i szanuje to prawo. Ileż to razy Bóg wzywa, byśmy podjęli stosowne decyzje. Do swego narodu ustami swojego sługi Mojżesza powiedział kiedyś tak, biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, aby żył ty i twoje potomstwo. Kto ma za tym wybrać? Bóg czy my? Czy nie jest to tak, że Bóg za nas dokonuje wyboru i nie mamy tutaj żadnego wpływu? Nie, nie. On jedynie zachęca nas do dobrej decyzji, ale nie może nas do tej decyzji zmusić. Pismo Święte powiada, bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czy Bóg mówi o swoich, czy o naszych ustach? O swoim, czy naszym sercu? Kto ma wyznać? Kto ma uwierzyć? Apostoł Jan pisze w objawieniu o Jezusie, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Pomyślmy, bracia i siostry, czy Jezus nie jest w stanie
sam otworzyć drzwi bez woli albo nawet wbrew woli człowieka? Czy nie jest w stanie tego uczynić? Oczywiście jest w stanie, ale nigdy tego nie uczyni, gdyż wybór zależy jedynie od nas samych. To nie my, to nie on podejmuje decyzję o naszym zbawieniu bądź potępieniu. My za tą decyzją stajemy. I po drugie, Bóg nikogo, jak wierzę, nie przeznaczył na wieczne potępienie. Przeciwnie, On chce, On pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Bóg nikogo nie przeznaczył na potępienie. Gdybyśmy byli na nabożeństwie Wody Życia w Koszalinie, to pewnie brat Godawa by powiedział teraz tak, w tym momencie odwróć się do sąsiada i powiedz mu, nie jesteś przeznaczony na wieczne potępienie, tak? My tego czynić nie będziemy, ale też ta prawda nie dzisiaj dotrze do naszych serc. Nikt z nas tutaj obecnych, siedzących na sali, nie jest przeznaczony w myśli Boga na wieczne potępienie. Ba, żaden człowiek na ziemi nie jest przeznaczony do tego przez Boga, by był potępiony. Bóg pragnie, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i wszyscy przyszli do poznania prawdy. Piekło nie jest zgotowane dla człowieka, ale jak powiada Pismo, przygotowane jest dla diabła i dla jego aniołów. Dlaczego więc niektórzy tam się znajdą? Dlaczego pogrążą się w wiecznym potępieniu? Znajdą się tam z własnego wyboru. Tym bardziej nie będą mogli obwiniać za to Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. A co to znaczy, że Bóg chce? Jeśli chce, jest wszechmogący, czy jest bezsilny, by nas zbawić? I tutaj jeszcze raz widać, od kogo zależy przyszły los człowieka. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawionym. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto podejmuje decyzję o tym? Po trzecie, Bóg nie dzieli ludzi na tych, których chce mieć w niebie i na tych, których absolutnie w niebie nie chce widzieć, którzy się do nieba nie nadają. Ewangelii Jana, ten najsłynniejszy werset z Ewangelii Jana 3,16 powiada, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby niektórzy święci, ci, którzy na to zasłużą, ci, którzy są porządni, ci, którzy dobre życie prowadzą, którzy nie biją swoich żon, nie, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W Nowym Testamencie apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy powiada tak, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zwróćmy uwagę na to słowo każdy. Nie ma tutaj predestynowanych i niepredestynowanych. Bo czyż Bóg miałby kpić z decyzji, jaką człowiek podejmuje? Ktoś szczerze nawraca się do Boga, woła do Boga, wzywa Boga, wyznaje Mu swoje grzechy, pokutuje, ale Bóg powiada, nie, Ciebie akurat przeznaczyłem na potępienie. Nic nie możesz zrobić, przykro mi. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację? No a co z tymi słowami, które cytowaliśmy? Zlituję się, nad kim się zlituję? A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Co zrobimy z tym słowem? Faktycznie, bracia i siostry, pomyślmy o tym. Czy zmiłowanie Boga zależy od człowieka, czy też od samego Boga? Żałuję znowu, że nie ma czwartek. Zapraszam na czwartek, dyskutujemy czasem na te tematy. To Bóg podejmuje decyzję o zmiłowaniu się nad człowiekiem. To jest Jego suwerenna wola i Jego prawo. Boże zmiłowanie absolutnie nie zależy od woli człowieka. Z tym się akurat wszyscy pewnie zgadzamy. Ale natychmiast pojawia się inne pytanie. Czy Bóg nie zmiłował się nad każdym człowiekiem? Czy posłał Jezusa na śmierć tylko dla niektórych, których chciał zbawić? Czy jest ktoś na świecie, albo na tej sali nawet, kto może powiedzieć, Jezus za mnie nie umarł? Takie rozumowanie przeczy miłości Bożej, objawionej każdemu człowiekowi w Chrystusie Jezusie.
apostoł Jan tak wyraźnie pisze o Bożym zamiarze ratowania każdego człowieka. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 17 do 19 wersetu czytamy tak. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto uwierzy w Niego, nie będzie sądzonym. Kto zaś nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umywali ciemność, bo ich uczynki były złe. A więc każdy człowiek, który uwierzył w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, wszyscy, którzy zostali w Nim ukryci, w Niego ochrzczeni, czyli zanurzeni, zostali przez Boga przeznaczeni do życia wiecznego. Inni niestety z własnej woli skazują się na Boży gniew i wieczne potępienie i już tkwią w tym Bożym potępieniu. I w tym sensie możemy mówić o predestynacji, o Bożym przeznaczeniu do życia bądź do śmierci. Inne ważne pytanie dotyczące czasu Bożego przeznaczenia. Kiedy Bóg przeznaczył nas do życia wiecznego? Jaka jest właściwa odpowiedź? Kiedy to się stało? Kiedy Bóg przeznaczył nas do życia wiecznego? Czy dzieje się to w chwili naszego fizycznego narodzenia? Czy dzieje się to w chwili naszego narodzenia się na nowo? Wierzący rozumieją to stwierdzenie. Czy też może Bóg musi czekać na koniec naszego życia, by zobaczyć, w jakim stanie je zakończyliśmy, by wtedy dopiero je sprawiedliwie osądzić? Myślę, że żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa. Wszystkie są fałszywe. A mogli na każdą z tych pytań moglibyśmy powiedzieć nie. Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Zgadzacie się ze mną, bracia i siostry? Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Brat dzisiaj wspomniał, że wtedy, kiedy obóz Gedeonitu powstawał w 91 roku, to jeszcze nie był człowiekiem wierzącym. Prawda? A to później tylko za parę lat się stało. A teraz pomyślmy, Bóg nie tylko widział brata Kurtka jako Gedeonitę, jako człowieka zbawionego, nie tylko widział nas, ludzi należących do tego zboru, pokutujących przed Jego obliczem, jako ludzi wierzących. Bóg widział przed założeniem świata wszystkich ludzi wierzących, każdego człowieka. Wybrał nas przed założeniem świata. My ludzie, którzy żyjemy w czasie, w świecie czasu i przestrzeni, mamy z tym pewien problem, ale nie Bóg, którego imię brzmi Jestem, który jestem. On absolutnie nie ma problemu ani z przestrzenią, ani z czasem. U Boga nie ma innego czasu jak czas teraz. On jest poza czasem, a nam trudno sobie to wyobrazić, prawda? A co to znaczy, że jest poza czasem? Znaczy to tyle, że Bóg zna i widzi wszystko, co się wydarzyło kiedyś w przeszłości, co się obecnie dzieje i On widzi wszystko, co jeszcze się ma stać. On widzi początek i koniec życia każdego człowieka. On zna początek i koniec historii świata, wszechświata i wszystkich innych rzeczy. W tej Bożej Wszechwiedzy tkwi właśnie zagadka, którą nazywamy przeznaczeniem. Popatrzmy na ten tekst listu do Rzymian, z 8 rozdziału, werset 29-30. Uważam, że to są bardzo istotne i ważne wersety. Należy było podkreślić je w swoich Bibliach. Tekst listu do Rzymian, 8 rozdział od 29 do 30 wersetu. Tam jest powiedziane tak. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym wśród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a który powołał, tych i usprawiedliwił, a który usprawiedliwił, tych i uwielbił. Właśnie w słowach przedtem znał tkwi klucz Bożego wybrania. Mówiąc prościej, jeśli Bóg znał twoje i moje życie przed założeniem świata, zanim się urodziliśmy, to zgodnie z naszą decyzją otworzył przed nami niebo lub pozwolił spędzić wieczność w miejscu, gdzie absolutnie go nigdy nie będzie. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie się dziać dzisiaj nawet po południu, co będzie się dziać jutro, co będzie się dziać za tydzień, za miesiąc, za rok. Który z ludzi siadających wczoraj do pociągu relacji Kraków-Warszawa sądził, że to będzie ostatni dzień jego życia? Kto mógł to przewidzieć, że zderzą się pociągi? Kto mógł to przewidzieć, że będzie taka okropna tragedia? Nie jesteśmy w stanie
odczytać, co będzie za 2, 3, 4 godziny, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Cóż dopiero za kilkanaście lat albo za kilkanaście wieków, co się stanie. Ale Bóg wie. Ale Bóg wie. Na początku czytaliśmy historię rozmowy Abrama z Bogiem. Abram wtedy jeszcze nie miał zmienionego swojego imienia. Później Pan Bóg nadał mu imię Abraham, to znaczy ojciec narodów, albo dosłownie ojciec mnóstwa. I to jest ciekawe. Jak Pan Bóg mógł go tak nazwać, skoro Abram nie miał potomstwa? Zresztą przytomnie i logicznie Abram to zauważa, kiedy Pan Bóg mówi do Abrama: nie bój się, Abramie, jam jest tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram powiada: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny? Nie dałeś mi potomstwa. Wtedy wyprowadził go Bóg na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy. Jeśli je policzysz, możesz policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. O tej historii Abramie jest powiedziane: wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Nie widział tego, ale uwierzył Panu. Ale na tym rozmowa Boga z Abramem się nie zakończyła. Bóg dalej do niego powiada: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ziemię w posiadanie. No to akurat Abram pamiętał, bo jak można zapomnieć, że został wyprowadzony z ziemi, z Ur Chaldejskiego. My też pamiętamy wiele wydarzeń z naszej przeszłości i moglibyśmy się tymi wydarzeniami dzielić nawzajem. Ale nagle Pan Bóg odsłania przed nim przyszłość. On nie mówi o przeszłości, mówi o przyszłości. Posłuchajmy raz jeszcze to, co on o tej przyszłości mówi. I rzekł do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodni w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, będą ich ciemierzyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Niesamowite. Niesamowite. Pan Bóg odsłania rąbek tajemnicy przyszłości związanej z Abrahamem. Mówi o jego potomstwie, którego jeszcze notabene nie było. Ba, mówi, że to potomstwo będzie przebywać w niewoli i dodaje, że będą tam 400 lat. Potem wyjdą. Kto z ludzi, bracia i siostry, jeśli mu tego Bóg nie objawi, może przewidzieć bieg historii? Co będzie się działo za 400 lat? W tej rozmowie Pan Bóg zapowiada Abrahamowi, że odejdzie w późnej starości, a czwarte pokolenie po nim dopiero wróci na tę ziemię, bo wtedy dopełni się wina Amorytów. Niebywałe. Bóg wszystko wie. On zna historię narodów. On zna historię pojedynczego człowieka. Czy nie powinno to z nas napawać pokojem i bezpieczeństwem, skoro Bóg zna całą naszą przyszłość? Jesteśmy w Jego rękach, jeśli to tych rąk się oddaliśmy? Cóż złego może nam się stać? A pisze w Bożym Słowie tak, że bez Jego woli nawet włos z głowy naszej nie stanie spaść. Jedna z dawnych pieśni powiada o Bogu: on trzyma ziemię w ręku swym, on trzyma wiatr i deszcze w ręku swym, on trzyma słońce, księżyc, on trzyma mnie i ciebie, on trzyma wszystkich ludzi w ręku swym, on trzyma wszystko w ręku swym. Wszystko jest pod kontrolą Bożą. On to, co najlepsze i co jeszcze się nie wydarzyło, co jeszcze jest przed nami, on to wszystko zna i doskonale o tym wie. A ponieważ wie, ponieważ zna, mógł wybrać tych, których znał przed założeniem świata. Czy Abraham miał świadomość swojej przyszłości? Nie. On był, jakbyśmy powiedzieli, w trakcie tworzenia swojej historii, którą Bóg już znał. A treść tej historii jest związana z decyzjami Abrama i on za swoje decyzje odpowiada. Bo pomyślmy, bracia i siostry, kiedy Bóg wzywał go w Ur Chaldejskim, by wyszedł z ziemi, do obcej ziemi, czy żeby zostawił rodzinę, swój dom, czy Abraham mógł podjąć różną decyzję oprócz wyjścia? Oczywiście, że mógł. Mógł powiedzieć: Boże, chciałbym znać kilka szczegółów tego, czym będziesz mnie prowadził. Muszę to rozważyć, a później zadecyduję. Ale posłuszny Bogu, Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego i to była jego decyzja. Abraham mógł
nie uwierzyć to, co Bóg mówi o jego potomstwie, a jednak wybrał drogę wiary. Uwierzył Abraham, że tak się faktycznie stanie. I dzisiaj moglibyśmy zapytać, czy chodzi tylko o Abrahama i jego życie? Nie, to chodzi o moje i twoje życie, bracie i siostro. O życie każdego z nas. Tam czytaliśmy w Bożym Słowie, w tym dniu zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu twojemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. W tym dniu Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. Ja wierzę, że Bóg chciałby zawrzeć przymierze z każdym z nas. Od tego przymierza będzie zależeć cała nasza przyszłość, którą już Bóg zna. Bóg już wie, czy jesteś potępiony, czy zbawiony. Bóg już wie. Ale to nie zależy od Niego. To nie jest tak, że On cię przeznaczył do potępienia albo do zbawienia. To ty musisz wybrać tą drogę. To ty musisz zawrzeć z Nim przymierze. Musisz zawrzeć przymierze tak, jak Abraham zawarł przymierze swoim Bogiem. Zawierał je później z różnymi ludźmi, a nawet całymi narodami. Bóg przeszłości i wierzę, że chce to przymierze zawrzeć i dzisiaj z tobą dla twojej szczęśliwej przyszłości, przyszłości każdego z nas. Ale o tym pewnie będziemy rozmawiać już następną niedzielę. Serdecznie na nią zapraszam. Powstańmy, bracia i siostry, aby dziś jeszcze raz Bogu podziękować za ten dzień ofitego Bożego Słowa, które słyszeliśmy i z ust brata Gedonity, i z ust naszego brata młodego z Ukrainy, a też i wtedy, kiedy Bóg chciał przemawiać do nas i mówić o swojej wielkiej miłości dla każdego z nas. On jest tym, który dzisiaj staje obok nas i chce dzisiaj nas poprowadzić w tejże decyzji, abyśmy właściwe decyzje podejmowali przed Jego obliczem. Pomódlmy się. Nasz Ojcze Boże, serdecznie dziękujemy Ci za dzisiejszy czas nabożeństwa. Dziękujemy Ci, że byłeś z nami, Panie, też, że okazywałeś swoją dobroć. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty masz to pragnienie, aby nie zginął nikt z nas. Że Ty przeznaczyłeś nas, Panie, do życia wiecznego, nie na wieczne potępienie, Panie. I obce Ci jest to powiedzenie, Panie, aby kogokolwiek wskazywać. Ale Ty dzisiaj poprzez swoje słowo powiadasz, że ta decyzja jest w naszej mocy, w naszych ustach, w naszych sercu. Że to my mamy powiedzieć Tobie, że chcemy za Tobą iść. Nie pozwól, Panie, abyśmy wyszli z tego miejsca niepojednani z Tobą. Nie pozwól, Panie, abyśmy zlekceważyli to przymierze, które chce z nami zawrzeć. Panie, nie pozwól, abyśmy błądzili w tym świecie i lekko sobie poważali Twoje słowo, ale spraw, abyśmy całym sercem mogli zaangażować się po Twojej stronie i abyśmy mogli Ci powiedzieć: tak, chcę służyć Tobie, Panie, chcę służyć temu narodowi, chcę służyć Tobie, który wszystko wiesz, który jest Panem historii, który jesteś Panem całego wszechświata. Błogosław nas, Panie, też na dzisiejsze rozejście i na dzisiejszą niedzielę. Nie wiemy, co w niej nas jeszcze czeka. Nie wiemy, co nas czeka jutro, ale Ty wiesz i nasze życie sobie złożyć w Twoje ręce to najbardziej bezpieczne, bo Ty powiedziałeś, że bez Twojej woli nawet i włos z głowy nie jest w stanie spać. Chwała Ci za to, Panie. Chwała Ci za to, że dzisiaj nas zebrałeś na tym miejscu, aby z nami przebywać i aby z nami mieć społeczność. Dziękujemy Ci za to, Panie. Amen.